Witajcie moi kochani w naszej luźnej wieczornej serii. Dzisiaj ze mną Tomek Dymek z kanału Dymo. Witam bardzo serdecznie. A to dlatego, że Tomek jest ekspertem od komiksów, a właśnie w takiej roli go dzisiaj zaprosiłem, ponieważ ostatnio jest bardzo dużo mowy o superbohaterach za sprawą filmu Logan i pojawiają się tu i ówdzie takie przeróżne ciekawostki, jakieś takie nieznane fakty, inne tego typu rzeczy na temat właśnie X-Menów ze szczególnym uwzględnieniem Wolverina. No i cały pitch polega na tym, że w większości są to steki bzdur. W związku z tym, jako człowiek, który bzdury lubi w jakiś sposób wyjaśniać, no to chciałbym to naprostować w takiej właśnie w luźnej formie naszej luźnej wieczornej serii, a ponieważ tak się złożyło, że znam eksperta od komiksów, który ma kanał poświęcony praktycznie wyłącznie komiksom, nawet jeżeli tam się pojawia jakiś gameplay to z gry komiksowej, to Tomka zaprosiłem. I weźmiemy tutaj sobie na tapetę takie jakby zestawienie konglomerat, bowiem na Joe Monsterze pojawiło się takie zestawienie faktów o Wolverine, które warto poznać przed seansem i to jest właśnie chyba zerżnięte z demotywatorów. Demotywatory znowu z czegoś tam to zerżnęły, nieważne. Ważne, że tu jest ten konglomerat, zebranie, no i a my będziemy właśnie to komentować, że to tak nie do końca fakty, tylko może trochę fakty i mity. I będziemy wam mówić, co są fakty, co są mity. Jednocześnie zapraszam was na kanał Tomka, link znajduje się w pierwszej linii opisu, bo u mnie będzie tylko taki jeden film temu poświęcony, a u Tomka jest cała masa i właśnie w chwili, w której odpalam ten vlog, u Tomka na kanale pojawia się vlog pod tytułem Logan, film a komiks, gdzie on tam porównuje, jak się film ma do komiksu. Serdecznie zapraszam, tutaj jest na luzie, tak żeby się dobrze to słuchało do poduszki lub na drugi dzień do kawy czy herbaty, a u Tomka jest po prostu na poziomie eksperckim. Znaczy, Krzysiek, zacznę od tego, że bardzo dziękuję, że mnie porównujesz do eksperta, ale z mojej skromności muszę powiedzieć, że ekspertem nie jestem, jestem bardziej, no, lubię komiksy, coś tam wiem, ale do eksperta bym się nie porównywał, ale bardzo mi miło, że tak mnie uważasz, więc może zaczniemy. To oceńcie sami, wejdźcie, oceńcie sami. Słuchajcie, zrobimy to w ten sposób, że będę czytał te punkty, jakie są w artykule, do którego link znajduje się w opisie, a potem będziemy sobie rozmawiać. Pierwszy punkt to jest dziewczyna, którą w filmie opiekuje się Logan, pojawia się w komiksie jako dorosła kobieta o pseudonimie X-23. Tak, i tutaj za bardzo nie ma co ani obalać, ani co przytakiwać, po prostu jedyne co mogę dodać od siebie to fakt, jest ta kobieta, właściwie dziewczynka, tylko że ona pierwszy raz właśnie, co jest ciekawostką, nie pojawiła się w komiksach, ale pojawiła się w bajce X-Men Evolution, która leciała bodajże na Cartoon Network za mojego dzieciństwa. Pamiętam, że to była taka konkurencja, na Cartoon Network leciało właśnie X-Men Evolution, a chyba na Jetix leciało właśnie te X-Men, ta seria animowana z tym takim słynnym intro. I właśnie pojawiła się właśnie X-23 pierwszy raz, nie w komiksie, co jest właśnie bardzo interesujące, bardzo niepospolite, ale właśnie w tej bajce i właśnie tak się spodobała w tej bajce, że aż ją przeniesiono bodajże rok później do komiksu. Nie mogę się pomylić, ale wydaje mi się, że właśnie 2003 to jest rok, kiedy pojawiła się w tym serialu, w tej bajce, a już w kolejnym roku 2004 pojawiła się w komiksie, ale pazurów nie dam sobie uciąć. No tak, bo ty masz gadżety z komiksami. Kolejna rzecz. Z komiksu Origin z 2001 roku dowiadujemy się, że Logan jest nieślubnym dzieckiem konserwatora zieleni i żony bogatego właściciela plantacji w XXI wieku w Kanadzie. Ostatecznie... Nie, w XIX wieku. A przepraszam, faktycznie. W XIX wieku w Kanadzie ostatecznie ucieka on zaszyć się w lesie i żyć z wilkami. No, to mi się od razu tak trochę... Tak. Ostatecznie ucieka on, by zaszyć się w lesie i żyć z wilkami. To mi się od razu tak trochę nie zgadza, bo Wolverine to wcale nie jest wilkołak, tylko to jest rosomak. Nie, właśnie ogólnie, ja mam właśnie tutaj, sekunda, mam właśnie te komiksy, tutaj wyciągnąłem sobie szybciutko. Mam właśnie tutaj przed sobą dwie części tego komiksu. Jedna okładka jest właśnie na tej stronie, czyli właśnie ten komiks, a tutaj jest właśnie drugi, moja ulubiona okładka chyba. I ogólnie... Origin, czyli tak jakby ta geneza, ta pochodzenie Wolverina zmieniono już tyle razy, że chyba
autorzy się już sami pogubili w tym, co jest jakby aktualne, co nie, ale najważniejsze jest to, że właśnie po tym komiksie, ten komiks już wydaje mi się, że był zretkonowany, czyli że po prostu sobie był, ale już tak jakby coś nowego stworzono na jego miejsce, czyli on był tam stworzony, mówisz, w 2001 roku, tutaj mam na przykład na okładce, no mam tutaj na okładce nawet taki napisik 2001 rok, ale od tego czasu stworzono już przynajmniej jakby jedną nową genezę Origin, która się nazywa Wolverine Origins, nie pamiętam dokładnie roku, wydaje mi się, że 2004 albo 2006 chyba działało, no po prostu coś nowego po tych komiksach już powstało i pochodzenie Wolverina, tak bardziej spolszczone, było już zmienione tyle razy, że za bardzo nie ma co się tutaj wgłębiać. Co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że wyraźnie na tym właśnie, na tych komiksach wzorowano się przy filmie X-Men Geneza Wolverine, gdzie właśnie tak był początek taki. Ale to jest strasznie ciekawe, bo tutaj na przykład zarzuca się bardzo mocno Gwiezdnym Wojnom, które osobiście są moim jednym z ulubionych serii, że była sobie ta oryginalna trylogia, powstała jakaś cała masa filmów, książek, komiksów i filmów bardziej takich animowych. To filmów przegiąłem, filmów nie. W każdym razie komiksów, książek i gier komputerowych, które tam mówiły między innymi, co było po tej oryginalnej trylogii, potem się pojawiła ta nowa trylogia, no a teraz się robi jakby tą trzecią trylogię, która jest po oryginalnej i nagle Disney stwierdził, a w zasadzie to wszystko, co było, to już nie było i teraz my będziemy pisać tą historię od początku i ta nasza historia jest bardziej prawdziwa od tej, którą wcześniej żeśmy też przecież sygnowali, LucasArts sygnował, że było okej, bo tak, to wszystko było na licencji Lucasa, ale tutaj to przynajmniej, jakby to powiedzieć, zmieniła się korporacja, bo jedna korporacja sprzedała prawa drugiej korporacji. No to wygląda na to, że po prostu, dobra, wiemy, że takie genezy, początki są fajne, że ludzie to lubią czytać, to będziemy tłuc co roku czy co dwa lata nową genezę i tyle. I tak jak w islamie, nowa geneza uchyla starą genezę, to jak się ludziom pomiesza, to trudno. Tak, i właśnie, no, o ile właśnie ja za bardzo nigdy nie byłem wczytany w te Star Warsy, interesowałem się na bieżąco, ale na poziomie filmów, w komiksy, w te inne historie się nie wgłębiałem, ale właśnie słyszałem, że właśnie to miało jakiś tytuł właśnie chyba Star Wars Expanded Universe, czy coś takiego, i to właśnie zmieniono już właśnie tak te Star Wars, ten rozszerzony wszechświat, zmieniono właśnie na Star Wars Legendy, czyli że to takie niby były legendy, że to tak jakby tak jakby właśnie ich wiarygodność, tak jakby to powiedzieć, brakuje mi słowa, podważono ich wiarygodność, że to niby są legendy, już na to nie patrzcie, teraz patrzcie na nasze nowe, na nasze kanoniczne serie, które będziemy wypuszczali. Tak. I to taki trochę niefajny ruch w stronę fanów. Tak, to zupełnie na tej zasadzie, Tomek, jakbyś na przykład wiesz dobrze na YouTubie, że jak już zdobędziesz pewną popularność, to ludzie lubią słuchać, skąd się wzięła twoja ksywka. To jest tak, jakbyś, nie wiem, co kwartał wypuszczał nowy vlog pod tytułem Skąd się wzięła ksywka Dymo? I raz mówił, że to od nazwiska, drugi raz, że lubiłeś jeździć na rowerze i miałeś dynamo, a trzeci raz dlatego, że miałeś dużo koleżanek w ogólniaku. Tak se... Ale wiadomo, że zawsze to, co jest najprostsze, jest najbardziej prawdziwe zazwyczaj, czyli od dymek nazwisko. Po co oddałeś to za darmo? Mogłeś sprzedać na vlogu. Dobra, a propos sprzedawania... Już mówiłem chyba. Słuchajcie, a propos sprzedawania, to będzie coś, co nawet ja wiem, że jest kompletną lipą i jest po prostu jedną wielką, ckliwą historią wymyśloną na potrzeby marketingu i PR-u filmu Logan, a brzmi to Jerry Seinfeld, bliski przyjaciel Hugo Jackmana, po pokazie przedpremierowym był pod takim wrażeniem filmu, że przekonał aktora do tego, żeby to był jego ostatni film z cyklu X-Menów. Słuchajcie, to jest bujda na kółkach. Generalnie chodzi o to, że zanim jeszcze nakręcono film Logan, już było wiadomo, że to będzie ostatni film, w którym zagra Hugh Jackman. Tam było wiele powodów, między innymi choroba Hugh Jackmana. Facet niestety ma raka. Miejmy nadzieję, że będzie wyleczony i to wyleczony naprawdę, nie według polskich standardów, czyli jak przeżyjesz 3 lata od wykrycia, to według Polaków
Polaków jesteś wyleczony, stąd takie wysokie wskaźniki wyleczalności raka w Polsce. I w każdym razie, wracając do brzegu, chodzi o to, że zanim zaczęli go kręcić, wiadomo było, że to będzie ostatni film z Hugh Jackmanem i między innymi dlatego pozwolono sobie na takie śmiałe sceny, pozwolono sobie na takie śmiałe zagrywki, pozwolono sobie na takie śmiałe akcje scenariuszowe, bo i tak wiadomo, że to będzie ostatni. W związku z tym, skoro przed nakręceniem filmu wiadomo było, że to będzie ostatni, więc niemożliwością jest, żeby jakiś jeden aktor po obejrzeniu filmu przekonał aktora, bo już to było wiadomo dużo, dużo, dużo wcześniej. Bójda na resorach, nieprawda, po prostu kłamstwo. Znaczy się, ogólnie to powiedziałeś chyba prawie wszystko, co ja chciałem powiedzieć, ale na początku wspomniałeś, że to był taki może chwyt marketingowy i tak dalej. Właśnie ja się tutaj nie zgodzę, wydaje mi się, że to nie tyle chwyt marketingowy na ten film, znaczy w pewnym sensie tak, ale tak zabrzmiało, jakby sugerował, że ta wypowiedź tego Jerry'ego Seinfelda to tak jakby sugerowała. Mi się wydaje, że ten aktor tak jakby próbował się trochę, ten Jerry Seinfeld, czy jak on tam, kim on tam jest, nie wiem kim on jest, nie kojarzę go, on jakby tak może się na tym wybić, takie w stylu naszego byłego prezydenta, no i ja mu wtedy powiedziałem. A ja mu wtedy mówię, Woźniak, może być ty tą i tak dalej, tak? Tak, to właśnie warto wspomnieć, że ogólnie ten film jest właściwie, ja to osobiście próbowałem jakoś poukładać, bo te linie czasu są w tych X-Menach bardzo pomieszane i próbowałem to jakoś wsadzić, ale doszedłem do wniosku, że to jest całkowicie osobna linia czasowa, nie wiem, czy to teraz mówić znaczy, tutaj, czy tam... W wersji oficjalnej to jest tak, że jak był ten film o apokalipsie, to on utworzył oddzielną linię czasu i to jest z tej linii czasu. Właśnie nie, tak na początku myślałem, ale tam bardzo szybko streszczając, jest tam postać, dosłownie w tych obu filmach, w tym Apokalipsie i w Loganie jest ta sama postać, grana przez dwóch różnych aktorów i po prostu ta postać nie, jakby jest na dwóch filmach inna, czyli to po prostu nie może być ta sama postać, po prostu to muszą być zupełnie dwie inne linie czasu, czyli to jednak, ja też myślałem, że to jest właśnie jakby idzie tą osią czasu po Apokalipsie, ale jednak też nie. I wychodzi na to, że ta linia czasu Logana jest po prostu całkowicie osobną, odmienną od tych wszystkich, które były. I wracając właśnie do tego raka Hugh Jackmana, to właśnie on ma raka skóry i dzięki Bogu, że on jest aktorem i że tam co chwilę ktoś przy nim jakiś makijaż czy coś, że tam mu się przygląda i że ktoś to dostrzegł, no bo no powiedz, jak często ty przed lustrem się przyglądasz, czy aby nie masz raka skóry, więc dzięki Bogu ktoś tam mu to się dopatrzył i to wydaje mi się, że to jest właśnie nawrót tej choroby, wydaje mi się, że tak dobre parę lat temu już była właśnie o tym głośna jakby pogadanka i przykro strasznie, strasznie przykro, Hugh Jackman, bardzo go lubię. Dobry człowiek, on, dobry aktor. Tak, on jest właśnie taki bardzo, że tak powiem, pro życie, pro korzystanie z życia i on jest właśnie takim całkowitym przeciwieństwem, przynajmniej z tego, co się słucha w wywiadach, nie wiem, nie znam go osobiście, ale z tego, co się właśnie po nim słyszy w wywiadach, w ogólnie z tym, co on robi, to on jest właśnie takim całkowitym przeciwieństwem Wolverina, czyli gościa, który jest ciągle, wiesz, zdesperowany, którym ciągle się przy nim dzieje krzywda i właśnie dlatego tak mu się fajnie gra tą postać, tak jakby pozwala mu bardziej te tak swoje życie doceniać. A wiesz co, ja się z tobą nie zgodzę. Moim zdaniem Wolverine jest bardzo bardzo postacią pozytywną, tylko że jest postacią tragiczną. Tak. Na przykład zakochał się w kobicie, w tej Jane, prawda? W Jean. Zakochał się w kobicie. Najpierw nieszczęśliwa miłość, bo on się w niej kochał, a ona wolała jakiegoś picusia, który strzela laserami z oczu, czyli tego cyklopa. A na końcu... Na chwilkę ci przerwę. Ogólnie z cyklopa w filmach zrobili taką pipę, za przeproszeniem. Nie musieli robić. Nie, właśnie w komiksach on jest takim bardziej takim przywódcą, naprawdę. Takie czasami kozackie rzeczy robił, kurde, ale w komiksach to w filmie zrobili z nim taką pipę, że aż się go nie lubi. Mówię to winę tego aktora. Powiem ci tyle, w serialach, które ja oglądałem, bo ja nigdy nie byłem jakoś specjalnie komiksowy, ale właśnie za dzieciaka też oglądałem jakieś tam filmy o X-Menach, seriale, no to też był taką właśnie... To dzisiaj to by się go nazwało taki trochę chyba metroseksualny, może nawet taki LGBT udający hetero, taki trochę dziwny.
No, nieważne, no, ale wiadomo przecież, jak to się wszystko skończy, czyli że Logan wcześniej czy później będzie musiał zabić osobę, którą kocha, żeby nie rozpierdzieliła świata. To jest po prostu bardzo tragiczna postać. Ten facet po prostu w życiu dostał tak porządny wpierdol, począwszy od tego, że wiesz, jakieś tam eksperymenty na nim robili, patrzył na śmierć przyjaciół i tak dalej, że on po prostu... Tak, Krzysiek, przerwę na chwilę. Zacznijmy od tego, że on w ogóle... W komiksach urodził się w okolicy roku 1880-90. W filmach, czyli w tym filmie Geneza, bardzo niechwalonym, chyba wiadomo czemu, urodził się właśnie w okolicy, wydaje mi się, 1820-30, czyli jeszcze właśnie przed wojną secesyjną. I właśnie na ostatnim naszym filmiku wspomniałem właśnie tak błędnie, że Wolverine się urodził przed wojną secesyjną, ale to tylko w filmach, w komiksach się urodził po. I właśnie, ale tu już właśnie mówimy o filmie, więc... Stary człowiek, który po prostu... Bardzo stary. Dużo, i on... Bardzo dużo złego doświadczył, bardzo dużo cierpienia doświadczył. Tak. I też widział trochę, jacy ludzie są źli dla siebie, natomiast to jest bardzo taka, moim zdaniem, pozytywna postać, jak on się na przykład opiekuje tą Rogue, prawda? Tak, tak zupełnie na zasadzie takiej... A, żeby tylko Rogue. Była tam jeszcze Rogue, Jubilee, była jego w sumie psiapsi. Była jeszcze właśnie Kitty Pryde, Shadowcat, były takie jego psiapsi, no więc... No. On był takim zawsze takim, jakbym tylko tak nazwał, takim starszym bratem X-Menów. Tak. Myślę, że to jest dobre określenie. I zawsze był ten cyklop, który z jednej strony ten Wolverine wszystko robił, brał na kratę, starał się, poświęcał, dostawał w pierdziel, a później przychodzi picuś, glanciuś, ciuś, cyklop i ja jestem zajebisty, wszyscy mnie kochajcie, a ty wypierdalaj. No trochę tak to wyglądało. No cyklop to był taki, w sumie ja bym go nazwał takim pretty boyem. Aha. Ale ogólnie właśnie no, w komiksach to ma naprawdę takie... On jest takim przywódcą, on jest takim właśnie liderem, przywódcą, ale w filmach tego w ogóle nie czuć. W filmach to jest taki po prostu... zrobili z niego takiego przywódcę, no po prostu żeby był. Tak jakby nie miał takich cech, takich charyzmatycznych, takich dowódczych, ale no... Lecimy dalej. Film oparty jest na komiksie Old Man Logan, w którym starzający się Logan wyrusza na ostatnią przygodę. Prawda to czy fałsz to? Jak widać, już bardzo się zaczynam złościć na moim ujęciu z kamery. To dlatego, że ja już od stycznia ciągle, już na dwóch filmikach od stycznia mówiłem, że to nie jest w żadnym wypadku, tego nie można porównać do komiksu Old Man Logan. Ja ten komiks aż ściągnę pazury, bo jestem taki wkurzony. Oczywiście żartuję. Mam tutaj ten komiks przed ręką, będę właśnie w niedzielę właśnie omawiał ten komiks. A w sobotę, wy to chyba w sobotę oglądacie, więc w sobotę ogólnie mam właśnie filmik Logan, film a komiksy, w którym właśnie porównuję film do komiksów i to nie jest to samo. To w żadnym wypadku nie można tego porównywać. Bo Krzysiek, ty znasz motyw podróży. Motyw podróży jest starożytny. Odyseja Homera, tak dalej, prawda? O, bardzo, bardzo stary, bo można by nawet powiedzieć, że w Biblii się trochę o tym jest, nie? Tak, więc posłuchaj, że właściwie... Ten film jest porównywany do tego komiksu właściwie z dwóch powodów. Dlatego, że Wolverine jest trochę starszy, ale on wiele razy był trochę starszy, na przykład, no tutaj teraz wam nie pokażę, ale za kamerą mam właśnie dużą okładkę komiksu z Days of Future Past, czyli właśnie gdzie tam na okładce jest podstarzały Wolverine z Kitty Pryde i tam na tle są jakby takie listy gończe X-Menów. I tam jest też jest starszy. I właśnie jedyne porównanie do tego komiksu to to, że Wolverine jest starszy i że pojawia się motyw podróży, ale Wolverine jest po pierwsze starszy tak na oko 30 lat starszy od tego w tym filmie. I po prostu wydaje mi się takie... to jest taka sytuacja takiego głuchego telefonu. Ktoś powiedział gdzieś tam powiedział, że to jest właśnie bazowane na tym komiksie. Powiedział to błędnie, bo to w żadnym wypadku nie można porównać tych komiksów. Ten świat w tym komiksie jest postapokaliptyczny, wiesz, cała Ameryka jest rządzona przez złoczyńców i tak dalej. W filmie świat nie jest postapokaliptyczny, po prostu jest to taka trochę bardziej mroczna przyszłość, ale w żadnym wypadku post-apo. Po prostu mutanci wyginęli przez, nie powiem przez co, bo to może być spoiler dla filmu, ale po prostu wyginęli i
po prostu dalej jest normalny rząd, normalna policja, złoczyńcy nie rządzą światem, po prostu są złe korporacje, ale zawsze są złe korporacje. No nie zawsze, teraz się będą rozwijać. Ja o tym mówiłem w czwartek na vlogu, że właśnie idziemy w stronę systemu korporacyjnego. Pozdrawiam partie wolnościowe, które do tego przykładają ręce. Tak, i właśnie posłuchaj. Jest właśnie taka sytuacja, że głuchy telefon i ja już, bo naprawdę to mnie bardzo wkurzyło, bo już od stycznia mówiłem, że to nie jest na podstawie tego komiksu i mimo to ciągle pojawiają się artykuły, jak na przykład ten, ten chyba wyszedł niedawno, w tym tygodniu chyba wyszedł ten artykuł, z tego co spojrzałem, pojawiają się filmiki, gdzie ludzie dalej porównują ten film do tego komiksu i wprowadzają tak naprawdę ludzi w błąd. Lipa, i dementujemy. Tak, i właśnie obawiam się, że ludzie pójdą, może którzy znają ten komiks, albo co tam słyszeli, bo tam dzieją się naprawdę hardkorowe rzeczy, to jest to jeden z moich ulubionych komiksów o Wolverine'ie, i pójdą, usłyszeli o tym komiksie i pójdą i tych rzeczy w tym filmie nie będzie. I powiedzą, ale gówniany film, nie było tego, co mówili, że będzie. Albo... A ten film jest naprawdę inny, od innego, ale od innej strony całkiem. Tak, albo w drugą stronę stwierdzą, oglądałem komiks, to już wiem, co będzie, to nie pójdę na film. Czyli jest to krzywdzenie ludzi. Lecimy dalej. Tak. Logan nie jest kontynuacją, a raczej alternatywną wersją X-Men Geneza Wolverine z 2010 roku i Wolverine z 2013 roku. Akcja dzieje się w postapokaliptycznej przyszłości utworzonej w X-Men Apocalypse. To już przed chwilą powiedzieliśmy, że nieprawda. To, że jest trochę mniej wody tam, gdzie się to wszystko kręci, to wcale nie znaczy, że to jest post-apo. Tak, to tak jeszcze bardzo szybko, właśnie już o tym mówiliśmy sporo tam wcześniej, a tak bardzo podsumowując, tak na oko, teraz tak strzelę, załóżmy, jest jedna linia czasu i ta linia czasu się pierwsza dzieje właśnie od pierwszej do trzeciej części X-Menów i na upartego można tam wsadzić tą jeszcze nieszczęsną genezę, ale ja osobiście uważam, że ta geneza też nie jest w tej linii czasu, bo po prostu jest inny aktor grający Szablo Zębnego. Co już myślę, że można uznać, po prostu dwie zupełnie inne jakby wersje Szablo Zębnego są. Ta wersja w tych pierwszych trzech częściach X-Menów. Nie, no aktor to jeszcze wiesz, no to są kwestie takie techniczne, no wziął ci i powiedział, tak, że nie zagra. Tak, no. Ale po prostu design postaci jest inny, bo po prostu tak jakby ten... Sabertooth, czyli właśnie ten Szablo Zębny w pierwszej części jest bardziej taki komiksowy, a z kolei w tej genezie to jest taki bardziej zrobiony tak pod to, żeby pod ten komiks, bardziej pod te komiksy z serii Origin, że niby to tam był taki, wiecie, przybrany żart, no to właśnie tym to jest żart, przybrany brat Logana i tak starano się pójść w stronę, więc osobiście uważam, że to jest zupełnie inna linia czasu. Potem pojawia się film X-Men Days of Future Past, czyli chyba przeszłość, która nie nadejdzie, czy jakoś tak to w tym stylu przetłumaczono na język polski. To właśnie tam się tworzy nowa linia czasu, która też jest zupełnie inna i jak mówiłem, film X-Men Apocalypse, tam jest taka scena po napisach, to już muszę zaspoilerować, bo to jest dość w sumie oczywiste, że w scenie po napisach idzie taka jakaś grupka naukowców z firmy, takiej korporacji, znowu korporacja, widzisz, się pojawia Essex, odnośnie Nathaniela Essexa, czyli Mistera Sinistera, i pobierają właśnie DNA Logana, aby stworzyć właśnie taki wniosek, żeby stworzyć tą małą dziewczynkę, czyli tego klona żeńskiego, tą X-23, czyli tą Laurę, tą dziewczynkę małą. I no i to właśnie na tyle. Jednak to po prostu ten film kłóci się z tym, co widzimy w Loganie, na przykład właśnie przez tego aktora, który ta sama postać jest w tych dwóch filmach, ale jest zupełnie inna znowu, więc tak jakby inaczej. Powiem to bardzo w skrócie. Zawsze, kiedy idziecie na film o X-Menach, to w ogóle oglądacie tylko jeden film poprzedni i zakładajcie, że tylko ten jeden poprzedni film się liczy i po prostu olejcie poprzednie. Bo jak nie, to się pogubicie tak jak ja i stwierdzicie, ej, ale w zasadzie to tyłki w spandeksie już mnie nie kręcą, więc może sobie odpuszczę i pójdę na Gwiezdne Wojny. Lecimy dalej. Tak. Lej. Piosenka ze zwiastuna to cover piosenki Hard Trenda Reznora z Nine Inch Nails, zaśpiewana przez Johnny'ego Cash'a. Tak, i tutaj za bardzo nie ma co w sumie komentować. To chyba fakt jest, nie? Tak, to jest w sumie fakt. Jedyna ciekawostka, jaką ja mogę... Tutaj za bardzo nie ma co zdementować ani potwierdzać. No to jest fakt. I jedynie taka może historia, że
Ogólnie tej piosenki za bardzo chyba wcześniej przed tym nie słyszałem, albo przynajmniej nie kojarzyłem. I jak raz byłem u dziewczyny, leciała właśnie ta piosenka, ten oryginał właśnie od Nine Inch Nails. Uh-huh. I tak właśnie, kurde, tak myślałem, brzmi znajomo. I potem mi się skojarzyło, że właśnie to jest z tego trailera chyba. I od razu puściłem dziewczynie ten trailer i sobie właśnie byliśmy no, w niedzielę zeszłą na tym filmie, no i no, i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Słuchajcie, teraz będzie historia pewnego karakana, który musiał wchodzić na drabinę, czy tam na stołek, jak przemawiał do ludzi. Nie, żartowałem. Nadal jesteśmy u mnie, a nie u pana Stonogi. W komiksach Wolverine ma tylko 160 cm wzrostu, więc inni aktorzy z X-Menów musieli grać w specjalnych wysokich butach, aby dopasować się do Jackmana, który ma 188 cm wzrostu, czy jest mniej więcej mojego wzrostu, chyba tam 2 cm wyższy, 3 cm, zależy ile się garbię. Szczerze ci powiem, że nie zauważyłem tego, tak to ładnie powiem. Nie. A ja ci powiem szczerze, że właśnie Hugh Jackman jest jakby w pewnym sensie całkowitym przeciwieństwem komiksowego Wolverine'a, czyli jest po prostu wysoki, taki bardzo pozytywnym człowiekiem i co już mówiłem wcześniej, że on jest taki pozytywny, taki prożycie i tak dalej, ale mimo wszystko właśnie to w tych filmach jakby nie przeszkadza, bo mimo tego, że jest właśnie wysoki, o wiele wyższy od Wolverine'a, bo wiecie, Wolverine w komiksach to miał być taki niski, ale taki wiecie, taki dzików, taki co tam się rzuci i tam pociacha i tak dalej i mi to w żadnym wypadku nie przeszkadza, ani by trochę mi nie przeszkadza, po prostu nie wiem czemu Hugh Jackman dla mnie po prostu no nie jest Wolverine'em. On jest. To, dokładnie, to... tak samo jak Xaviera też idealnie dobrali, prawda? Ten facet, który tak. Wcześniej grał w Star Treku, nie pamiętam jak go się nazywa. Sir Patrick dokładnie, Stewart. Dokładnie, przecież on jest idealnym Xavierem, a ten taki Xavier z tej linii czasu, co jest taki młodszy Xavier, to już taki nie do końca. Ten jest idealny. Ogólnie właśnie taka ciekawostka, Sir Patrick Stewart sobie lubi często żartować z tej sytuacji, że jest teraz tam ta jego młodsza wersja i właśnie ten młody Xavier się nazywa James McAvoy. No pojawia się cząstka Mac, to Sir Patrick Stewart lubi sobie żartować z jego nazwiska, na przykład sobie żartuje ten co mnie teraz grano, jak on się nazywa, James McDonald. On to sobie żartuje, ale tak sobie lubi pożartować. I właśnie odnoszą, on jest właśnie bardzo taki śmieszkowy, on się wydaje taki być grzeczny, taki starszy pan, taki klasyczny aktor, ale z tego co ja się dowiedziałem w wiadach, to on jest taki duchowy rockowiec, że on tam sobie żartować, ale odnieśmy się może do tego właśnie, co jest w tym punkcie napisane, czyli do tego podwyższania reszty aktorów. Wydaje mi się, że to nie jest prawda, jedynie wydaje mi się, że to może być prawda do podwyższania Cyklopa, czyli tego Pretty Boya, tak, który musiał być można większy. Można zupełnie inaczej uzyskać przeskalowanie aktorów, tak to ładnie nazwijmy, chociażby w ten sam sposób, jaki uzyskano to we Władce Pierścieni, czy też w filmach tak. O Hobbicie. Nie trzeba koniecznie ludziom kazać zapierdzielać na platformach, co po pierwsze czasem widać, bo nie ma cudów we wsi, jak zapierdzielasz na takiej platformie, to ciężko to ukryć. I to się zdaje się taki prezydent Francji jakiś czas temu przekonał, bo taki knypol jest i buty na obcasie nosił i mu znaleźli i to było widać. Ale poza tym, że to cholernie widać i ciężko takie buty ukryć, to po prostu na tym się trzeba umieć chodzić, tak? A nie każdy jest za przeproszeniem drag queens, która umie na tym chodzić. Zwłaszcza przy scenach akcji, gdzie się biega, skacze, można po prostu sobie zrobić krzywdę, no, w najlepszym wypadku kostkę skręcić, a można to zrobić łatwiej przy dzisiejszej technice. Przeskalowanie bohaterów nie jest skomplikowane, tyle powiem. Tak, i ogólnie właśnie to też bardzo, cała sztuka polega na jakby dobrej perspektywie, że po prostu jeden aktor jest bliżej, drugi dalej, ale tak się robi, ale dobra Miesza. Ja mam do ciebie pytanie. Ty kojarzysz tego Magneto, tak, tego starszego pana? Tak, przepraszam, jeszcze jedną rzecz ci powiem. A w ostateczności, jak już nie chcesz przeskalowywać i masz jakąś taką scenę, że aktor stoi przy aktorze i to bardzo widać, to już łatwiej jest, jak jeden wejdzie na stołek. Na przykład w serii Archiwum X. Albo kucnie. Kucnie. No tak, ten drugi. W każdym razie w serii z Archiwum X Gillian Anderson tak. Miała przecież kompleks, że jest taka knypowata przy duchownym i czasem autentycznie wchodziła na stołek. No i w momencie pan Kaczyński też wchodzi na stołek i jak nie ma złośliwych mediów, no to po prostu tak się kadruje, żeby stołka nie było widać, jest wszystko okej, nie?
Tak, i właśnie Krzysiek, wracając, ja właśnie, ogólnie, ja nie wiem, czy właśnie coś mi się kojarzy, czy David duchowny, czyli właśnie, no, że wiesz, Asarchivium X-Pan nie jest aby właśnie taki niski dość? Duchowny? No. Duchowny jest normalnego wzrostu, tam 1,70 z hakiem bodajże ma. Mhm. Znaczy, no my jesteśmy dość wyżsi, ponad 1,85 m, więc dla nas to jest małe, ale mniejsza, wracając. Teraz zobaczymy. Czy ty kojarzysz właśnie aktora z Magneto, 108, tego wiesz, przepraszam, Magneto? Duchowny ma 184 cm wzrostu. A, no to centymetr mniejszy ode mnie. No to zupełnie w sumie, no. Normalny facet. Tak, ale właśnie, czy kojarzysz aktora, który grał Magneto? Magneto, szczerze mówiąc, nie. No tak, z wyglądu. Bo zdaje się, wspomniałeś o Hobbicie, więc taka ciekawostka dla ciebie i może dla niektórych widzów. Aktor grający Magneto i Gandalfa to jest ta sama osoba, Sir Ian McKellen. No proszę, i tu mi się nie podobał. Pozwól, że się napiję. Jasne. Słuchajcie, moi kochani, będę czytał w tym momencie kolejne. Twórcy za wszelką cenę chcieli, aby Logan był świetnym filmem, ponieważ aktorzy i filmowcy nie byli zadowoleni z X-Men Geneza Wolverine. Mówimy to w ten sposób. Nie wiem, kto, na podstawie czego kto rozsiewa takie informacje. Nie to, żebym twierdził, że X-Men Geneza Wolverine był fantastycznym filmem, natomiast wystarczająco dużo pracowałem w mediach, żeby wiedzieć, że każdy, zwłaszcza w amerykańskim filmie, każdy po nagraniu filmu, jak jest ta promocja, mówi, że to jest najlepszy film, jaki tylko może i to jest najfajniejszy i on jest ukochany, zadowolony, że w nim zagrał i to jest po prostu najlepsze, idźcie do kina. Słuchajcie, jakby któryś z aktorów powiedział, wiecie co, ten film, który właśnie nagraliśmy, to do dupy jest, jestem z niego niezadowolony. Tutaj się zdziwisz, zaraz dokończę, ale ty się zdziwisz o czymś, o pewnym aktorze, już ci powiem byłby... dokończyć, ale pewien aktor jest przeciwny. Są wyjątki, tak? Ale żeby tak nagle wszyscy, znaczy oni może są niezadowoleni, ale nie wierzę w to, że ktoś z nich powiedział to jakoś specjalnie głośno, a jak nie powiedzieli tego głośno, to skąd autor tego artykułu o tym wie? Wiecie, to jest trochę tak jak z pewnym panem, co rozpoznaje antychrystów, nie? Jakby to ładnie powiedzieć, to jest różnica, czy zrobisz jakiś poważny test na antychrystowatość, czy spojrzysz się w oczy, nie? Tak, ogólnie zacznę od tego, musimy pamiętać, bo jeden punkt pominęliśmy, 8, teraz do 9 wskoczyłeś, więc musimy pamiętać, żeby wrócić. A odnosząc się właśnie do tego, to właśnie odnośnie tego, właśnie dokładnie tego filmu X-Men Geneza Wolverine, a właściwie X-Men Origins Wolverine, w oryginale to tam był właśnie nieszczęsny Deadpool. Tego Deadpoola oglądałeś Deadpoola? Oczywiście, zajebiste jest. Powiem ci tak, film o superbohaterach, powiem szczerze, chyba mnie trochę nie kręcą już, chyba się zestarzałem. Tak, Deadpool, no ja spierdzielę. Drugi Deadpool jest jednym z najbardziej oczekiwanych przeze mnie filmów, podobnie jak Strażnicy Galaktyki 2 i kilka innych, ale Deadpool, wow, super film, zajebisty. Więc właśnie byłem na walentynki z żoną. To jest dopiero fajne, bo tam to on był reklamowany jako film walentynkowy o miłości, znaczy, i tak dalej, że pokonanie raka. Tak, wiedzieliśmy, że będzie zupełnie oczywiście innym, ale wiesz, Deadpool poza tym, że był zajebistą komedią, naprawdę zajebistą, to był bardzo mądry film. Tam mi się strasznie podobał ten tekst, jak bo oni tam szli zabić tego wielkiego złola, po drodze zabijali iluś tam minionów, prawda? I na końcu, tak jak w typowym filmie o superbohaterach, chcieli odpuścić złolowi. A Deadpool tak. Go wreszcie zabił, czy zrobił to, co się powinno. Bo w tym momencie co? Życie minionów jest nic nie warte, zabiliśmy 40 minionów, a głównego złola puścimy, żeby za chwilkę sobie zmotywował następnych minionów i zabijemy kolejne 50 osób, ale tego jednego ważnego nie. I strasznie mi się podobało, że ktoś wreszcie powiedział, że życie tego szefa jest tak samo ważne jak życie minionów, więc skoro miniony mordujemy, to dlaczego się litować nad przywódcą? Tak, więc właśnie odnosząc się właśnie w tym filmie X-Men Origins Wolverine, tam też był Deadpool, o tym może właśnie nie wiesz, bo ten Deadpool był bardzo inny od tego, którego znamy komiksów i bardzo inny od tego filmowego. Jedyne podobieństwo między tym filmem a tym to, że grał go ten sam aktor i właśnie Ryan Reynolds, który właśnie gra filmowego Deadpoola, on był fanem tej postaci, on od wielu lat chciał właśnie ten film, tak jakby chciał uczciwie pokazać Deadpoola.
i dla niego było dość niefajna sytuacja po prostu, kiedy ten, słuchaj, ja ci powiem tak, Deadpool jest dość rozmowną postacią, że tak powiem, prawda? To w tym filmie X-Men, Geneza, Wolverine, wiesz co zrobili Deadpoolowi? Zaszyli mu usta. Ups. No i właśnie Ryan powiedział w studiu, kiedy to z nim konsultowano, no tak, no wiecie, wielu osobom to się nie spodoba i tam, no tam przesadzasz, tam na pewno to jakoś, no Deadpool nie jest taki znany, to przecież film o Wolverine, tam Hugh Jackmana mamy i w ogóle, i no ale, ale to może się nie spodobać. I były pierwsze jakby potem te takie, wiesz, przedpremierowe screeningi dla takich testowych publiczności i tak potem dzwonią do Ryana i no Ryan, no w sumie miałeś rację i go na takie reshooty, czyli takie dogrywania właśnie już po nagraniu filmu sceny, dosłali na taką scenę po napisach, że właśnie niby tam jest głowa Deadpoola już z otwartą buzią i to już robi takie, wiesz, takie i to tak miał właśnie pokazać, że no niby tam takie jest zapowiedź i cholera, ogólnie żeby ten film wyszedł, to musiało zostać złamane prawo, czyli był taki, wiesz, taki testowy footage, czy taki testowy materiał, żeby pokazać dla studia, nie jeszcze dla publiczności, tylko po prostu dla tam jakiegoś, bo tam dla studia się pokazuje i jak studio uzna, że to będzie fajne, to wtedy to ten film robimy. I Ryan, no to zresztą tak, to nie jest oficjalnie powiedziane, ale tak Ryan sugeruje w wywiadach, tak dyskretnie, tak śmieszkowo, że on tak miał może w tym udział, że ten film, wiesz, ten testowy materiał wyciekł. I ten testowy materiał właśnie wyciekł, ja sam go udostępniłem tego samego dnia na fejsie, bałem się, że banana dostanę. Nie dostałem na szczęście. I no i właśnie to się tak spodobało fanom, że studio się zgodziło. Ale studio mimo wszystko miało ten film tak w dupie, że tam, a róbcie sobie ten film, macie tam budżet, w ogóle ten, ta była ta scena, że tam Deadpool zapomniał z tą swoją broń z taksówki, prawda? To tak na początku nie miało być, normalnie ten Deadpool miał mieć w filmie broń, ale ucięli im budżet i musieli improwizować, więc nie mieli kasy na użycie tej broni, więc zrobili tak, jak zrobili w filmie. No ale ten film wyszedł naprawdę świetny. Ale właśnie, taka, wiesz, studio dało im wolną rękę i właśnie podobnie studio dało wolną rękę w Loganie. I no i chyba widać tego efekty, co się dzieje, kiedy studio się nie miesza w tworzenie filmu. Jak artyści mogą porobić, a nie kole się od cyferek i tego, dobra, to z badań marketingowych tam wynika, że teraz powinien być taki trochę bardziej metroseksualny ten pan Cyklop, to wtedy kobiety będą go bardziej lubić. Dobra, lecimy dalej. Cofamy się do Loganie u starzejącego się Wolverina coraz gorzej działa regeneracja organizmu, stąd pojawiają się wyraźne blizny. Tak, i tutaj jest właśnie dość sytuacja komiksowa, ale w ogóle nie związana z tym komiksem, bo w tym komiksie jego regeneracja działała, uwierzcie mi, tak na oko z o wiele lepiej niż w tym filmie, więc nie ten komiks. Ale za to inny komiks, to mi ogólnie o czym mówię właśnie w moim sobotnim filmiku, właśnie film a komiksy, bardziej ten film mi przypomina osobiście serię komiksów Death of Wolverine, czyli Śmierć Wolverina, gdzie po prostu Wolverine utracił swoją regenerację. I jak w filmie widzimy właśnie tam, problem był taki, że Wolverine ma ten swój adamantowy szkielet i no, Krzysiek, nie jest dobrze mieć ciało obce w swoim ciele, no, prawda? No, zwłaszcza tak trochę wszędzie. Tak, zwłaszcza metal, który do tego jest według tego, co w filmie przez trochę... Bo Wolverine ogólnie przeżył wybuch atomowy i to dla mnie trochę nie ma sensu, znaczy nie tyle nie ma sensu, co tak został wtedy napromieniowany. I ten, napromieniowanie się trochę trzyma, tylko po prostu to tak było powiedziane w komiksie, jakby jego adamantowy szkielet się napromieniował przy tym wybuchu, tylko że on wtedy tego szkieletu nie miał. Ale to albo błąd, albo po prostu chodzi o ogólne napromieniowanie ciała, które przez tyle lat jeszcze było. I właśnie chodzi o to, że stracił regenerację i po prostu, wiesz, Wolverine miał to w dupie, mógł sobie pazury, mógł sobie mieć ten szkielet, po prostu mu cały czas się to regenerowało, mógł mieć w dupie te promieniowanie, no bo po prostu... Ale po prostu tracił w pewnym momencie regeneracji i tyle. Tak, i zaczęło się właśnie to promieniowanie o sobie przypominać, to zatrucie przez ciało obce w swoim organizmie się zaczęło sobie przypominać i właśnie był w komiksie taki moment, kiedy jego szkielet został wyrwany przez Magneto i wtedy nagle
jego rany się zaczęły goić o wiele szybciej, co tak jakby nie bezpośrednio, ale jakby zasugerowało, że ten jego szkielet spowalnia jego regenerację, czyli że jak jego szkieletu nie ma, inaczej, że po prostu ten ciągle jakaś część, procent regeneracji jest ciągle, żeby ten szkielet utrzymywać. I jak tego szkieletu nie było, to po prostu więcej, jakby tak, większy procent regeneracji mógł być dla reszty i po prostu się wszystko szybciej regenerowało. I po prostu tak jakby też w filmie jest to takie zasugerowane, że to właśnie przez niego szkielet po tylu latach właśnie użytkowania jego regeneracja spowolniła. Inna rzecz jest taka, że właśnie w filmie The Wolverine, uwaga, ten film wyszedł chyba w 2014 roku, ale no uwaga, spoiler, na jakieś 20 sekund włączyć dźwięk najwyżej, tam pod koniec jego regeneracja była przez takiego Silver Samurai'a, takiego starszego pana, wyssana, bo chciał się odmłodzić i jego regenerację wysysał. I podejrzewam, że może to miało jakiś wpływ, że po prostu, no może część tej jego regeneracji wyssał i może po prostu się zaczął gorzej goić, no po prostu, no Logan się starzeje, nawet właśnie w tym filmie Days of Future Past, czyli ta przeszłość, która nie nadejdzie, czy jak to się nazywało po polsku, już tam miał takie trochę bardziej siwe włosy i wydaje mi się, że ten film się dzieje tam 5 czy 6 lat później po tym filmie, więc dość chyba logiczne, że tak się po prostu całkiem zsiwiał. I no co po prostu, no co, starość nie radość. Tak. To a propos starości. Dla Patricka Stewarta to również będzie ostatni film, w którym wciela się w profesora Xaviera. Jak w przypadku Chuckmana, aktor był tak zachwycony pokazem filmu, że postanowił zakończyć karierę X-Mena na najwyższym poziomie. No, wiemy, że przynajmniej część jest nieprawdą, ponieważ Jackman postanowił za nim, a w zasadzie to nie on postanowił, tylko całe studio, wszyscy, że to będzie... Przed, a jak było z Patrickiem Stewartem, to szczerze mówiąc nie wiem. Wiesz co, wydaje mi się, że jest podobna sytuacja jak z Hugh, czyli że już po prostu po zobaczeniu scenariusza stwierdzili, no takie, załóżmy, że teraz jestem Patrickiem i mówię do Hugh, no Hugh, ten scenariusz nam się udał, jest dość taki kończący tą naszą wspólną historię i chyba to już będzie nasz ostatni film, a nie, że takie o, ale ten film jest fajny, udał mi się, już więcej nie będę grał. Wydaje mi się, że właśnie no po prostu już po prostu, no już wiedzieli to na długo przed obejrzeniem tego filmu. To jest tak, nie wiem w ogóle skąd się ta plotka wzięła, bo ja w ogóle pierwszy raz się teraz z tego artykułu dowiedziałem, że oni niby po premierze filmu takie coś wiedzieli. Ja już właśnie zanim ten film powstał, już w czasie nagrywania... Już było o tym wiadomo, prawda? Tak. Dobra, lecimy tak dalej. Przygotowując się do roli Wolverina, Hugh Jackman dużo czytał o wilkach, ponieważ nie wiedział, że rosomak, angielski Wolverine, jest prawdziwym zwierzęciem. Czy, jakby to ładnie powiedzieć, wierzę w to, że Amerykanie to kretyni, ale że nie umieją wpisać... Czekaj. Hugh Jackman nie jest Amerykaninem. A kim jest? Australijczykiem. Dobra, Australijczykiem. Dobra, to tym, bardziej w to nie wierzę. Każdy nie, umie tak wpisać w Google Wolverine i mu wyskakuje takie fajne zwierzątko, które, no, które po prostu jest diabłem tasmańskim, bo rosomak i diabeł tasmański to jest chyba to samo, nie? Tak, znaczy ogólnie to ja może nie tyle bym nie wierzył, co po prostu, no wiesz, w Australii właśnie nie mają takich zwierząt, więc a jak właśnie, na przykład... A czy diabeł tasmański to... Zaraz zobaczymy skąd... Nie. Mi się wydaje, że to jest Stany i tak właśnie te okolice, właśnie te, Texas, Arizona, tak nie jestem pewny. Właśnie te takie bardziej pustynne tereny Stanów, to właśnie diabeł tasmański. Właśnie tam okolice Meksyku mi się wydaje. Poczekaj, czemu występuje na wolności obecnie jedynie na australijskiej wyspie Tasmanii. Tak. Serio? No to tym bardziej. Jest śliczny, ale powiem ci, jest zajebiście śliczny. Wygląda jak skrzyżowanie misia z wielkim szczurem. Przepiękny jest. Ja bym go bardziej porównał takiego misia z takim jakimś małym pieskiem, co? Zobacz. Może. Bo ja mam pod oczami, właśnie patrzę. Ten obrazek z tego artykułu. Ale nie, no to musisz ale zobaczyć, wiesz, musisz zobaczyć na Wikipedii. Śliczne są, po prostu możliwe. Śliczne. Ja skądinąd wiem, że diabły tasmańskie, no jakby to powiedzieć... Może nie są tak hardkorowe jak na Looney Tunes, natomiast to jest zwierzę, który potrafi wpierdzielić dużo większym od siebie zwierzakom i zniechęcić je na przykład od tego, żeby próbowały zabrać mu posiłek. W związku z tym to jest naprawdę taki Wolverine. Tak, właśnie ja ci powiem, że ja od razu przyznam, nie obiecuję, że to co powiem jest prawdą, to jest to co ja słyszałem i po prostu nie obiecuję, że to jest prawda, ale właśnie Wolverine był właśnie, chciano zrobić... Mów, przepraszam.
Spokojnie. Już czekałem, czy aby tam, wiesz, ciągle nie jechać żyje. Do ciebie, wiesz, ja jestem ratownikiem wodnym, już chciałem jechać. Tak, chciałem zrobić kanadyjskiego superbohatera i tak właśnie podobno, tak właśnie, kurde, jakieś kanadyjskie zwierzątko i właśnie, o, rosomak, właśnie rosomaki nie występują też w Kanadzie, mi się wydaje, że właśnie... Może kiedyś występowały, Wikipedia mówi wyraźnie. Możliwe. Pierwszy opis Jasma Tańsławskiego wyszedł spod pióra przyrodnika George'a Harrisona, który uznał go za oposa i opisał w 1807 roku, nadając mu nazwę naukową Didelphis urisia, kierował się niedźwiedzim wyglądem zwierzęcia, między innymi zaokrąglymi, coś tam, gatunek mięsożernego ssaka, torbacza z rodziny niełaskowatych, występuje na wolności obecnie. Tu nie ma nic o tym, że kiedyś był w Kanadzie. Dobrze, powiedz jeszcze raz tytuł artykułu dla Wikipedii, żeby każdy mógł sobie zweryfikować. Diabeł tasmański. Po prostu. No właśnie, diabeł tasmański, a wpisz rosomak. Bo my mówimy o diable tasmańskim, a tu chodzi o rosomaka. Rosomak. Tak, rosomak. My mówimy o rosomaku, nie o diable tasmańskim. To ja przepraszam, głupi ator. Rosomak, gatunek drapieżnego ssaka lądowego z rodziny łasicowatych, doskonale przystosowanego do zimowych warunków życia. Jest tak, jednym z największych warunki. Obok przedstawicieli drapieżne łasicowate, krewniaki niedźwiedzia, ale spierdzieliłem z tym rosomakiem, aż mi głupio. Nie, Krzysiek, późno jest i ty dobra, jesteś zmęczony obecnie bardzo, występuje bo na odludnych terenach w tundrze i tundrze północnej tak. Europy, Skandynawia, Azji, Ameryki Północnej, Kanada, Alaska. 100% racji dla ciebie. Sorry, pomyliłem rosomaka z diabłem tasmańskim na swoje usprawiedliwienie. Tak, mam tylko to, że oba gatunki są przekozackie. Tak, i ja jeszcze na twoje usprawiedliwienie wiem, że jesteś bardzo zmęczony, bo dużo nagrywałeś. Ja też jestem zmęczony, bo wróciłem dopiero ze stacji, ze studiów i oba jesteśmy zmęczeni, więc proszę i dla mnie, i dla Krzyśka o trochę wyrozumiałości. Późna godzina, jest godzina już dawno po północy, więc no właśnie. Więc, a tak, i inna ciekawostka, bo tu jest właśnie, że Hugh Jackman dużo czytał o wilkach. I nie wiem czy to jest prawda, czy nie, no to tylko wie sam Hugh Jackman, ale wiem, że jak byłem mały, to byłem właśnie zdziwiony, bo wiesz, my w Polsce mamy takie cudo, gdzie chyba jest niespotykane indziej, czyli nie dubbing w filmach, ale lektor. I właśnie w filmach o X-Menach Wolverine nie był tłumaczony jako rosomak, tylko był tłumaczony jako... A my mamy przecież chyba pojazdy rosomaki nawet wojskowe, prawda? I nie był tłumaczony jako rosomak, ale był tłumaczony jako wilk. I tam ja tylko słyszałem w tle, do niego mówili Wolverine, a tam na flektor mówił wilku albo wilk i tak... Ale wiesz co, no to jest Polska, tak? Dirty Dancing, wirujący seks. No zdarza się, więc przechodzimy dalej do 12. Hugh Jackman zgodził się na znaczną redukcję kary, aby film mógł być bardziej brutalny i przez to wprowadzony do kin z ograniczeniem R od 17 lat. I właśnie no tutaj jest takie właśnie pospolite mówienie, że filmy w kategorii R, czyli takie dla dorosłych, się gorzej sprzedają, no bo wiesz, no bo jakby tak powiem, mają mniejsze źródło odbiorców, no bo wiadomo, że na film o kategorii PG-13, czyli że od 13 lat pójdzie o wiele więcej osób niż na kategorię R, ale tak realistycznie patrząc po moich filmikach, miałem sporo widzów, którzy po prostu tam mieli po na przykład 13 lat, się pytali, czy mogą pójść. Ja właśnie tam nie wiedziałem, ale właśnie sporo innych ich rówieśników pisało, że tam po prostu, czy tam za zgodą rodzica, czy za rodzicem, to tam się spokojnie pójdzie, więc ujmę to w ten nie wydaje mi się, że to jest aż takie ograniczenie. W świecie gier komputerowych też się mówi, że jak gra jest od lat 18, to nikt jej nie kupi, czego najlepszym przykładem jest Wiedźmin, którego absolutnie nikt nie kupił i wcale to nie jest jeden z największych polskich hitów eksportowych. To jest po prostu nieprawda i kłamstwo. Słuchaj, dzisiaj jechałem autobusem i słyszałem rozmowę jakichś tam właśnie takich młodszych chłopców, chyba gimnazjum, rozmawiali, ej, ale facetka z psychologii to nas chyba podkabluje, że CS jest od 18 lat i chyba turnieju nie będziemy mieli na infie. Tak, tak. To już
I wtem je kusiło, żeby im powiedzieć, że to nie jest, że to jest od 18 lat, tylko że to jest sugerowany wiek. I tak samo właśnie jak na film, na taki film Wolverine można pójść tam za, nie wiem jak to jest, czy za zgodą rodzica, czy z rodzicem można pójść. To zależy w jakim kraju. Powiem ci tyle, w Polsce nie wyobrażam sobie sytuacji, że idzie dzieciak z rodzicem do kina na film i bileterka mu mówi, ten pan nie wejdzie z dzieckiem, bo film jest od 18 lat i nie wejdzie pan z tym dzieckiem. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. No, to jednak nie jest taki film, za przeproszeniem, gdzie latają gołe girlsy, więc masz do czynienia z jakąś tam ewentualnie deprawacją czy coś. No, w Polsce jednak przynajmniej na razie jest ta władza rodzicielska jakoś respektowana, a jak jest w innych krajach, mam to w dupie. Lecimy dalej. Od powstania w 1974 roku do wczesnych lat 80. szpony Wolverina były elementem jego stroju, a nie ciała. Prawda to? I właśnie, i teraz coś bardzo ciekawego, bo ja mam właśnie teraz, widzicie, takie pazury, które sobie dokładam na rękę. Ninja takie mieli podobne. Tylko, że oni mieli takie z hakami. Tylko mieli, wydaje mi się, tak, właśnie takie zakrzywione mieli, że chyba się mogli właśnie na drzewach spinać i takie tam w tym stylu. Będzie się musiał, Joachim, a, Joachim nie, to ja mówić, też mam u siebie o broniach ninja i dziwnych różnych broniach, więc ja wiem. No, więc wracając. Na początku szpony Wolverina były częścią jego kostiumu. Były to takie właśnie rękawice, ale tak potem stwierdzono, że kurde, każdy może założyć rękawice i będzie Wolverinem, prawda? I ogólnie czytałem fragment wywiadu z Johnem Robitą seniorem i nie wiem, czy to prawda, bo ten wywiad jest właśnie już tam w latach 2000, chyba 2009, coś te okolice. I tak mówił, że zawsze kiedy projektuje postacie, to on stara się iść w praktyczność. Teraz właśnie dobrze na mojej kamerce widać, czyli teraz cytuję Johna Romita seniora. No i właśnie myślę sobie, jak taka postać będzie się chciała podrapać po nosie albo zawiązać sznurówki z takimi pazurami, więc niby już od samego początku on planował, że jakby te pazury były chowane, czyli że tak jakby chowały się tam gdzieś do środka, niekoniecznie do dłoni, ale do jakiejś rękawicy czy czegoś. No, ale właśnie, no, mam teraz właśnie takie rękawice doczepione do swojej dłoni i to właśnie na początku było coś takiego i warto wspomnieć, że Wolverine w swoim pierwszym komiksie wspominał, że jego pazury są z supermetalu adamantum i są, uwaga, twarde jak diament. Ale teraz wiadomo, już trochę są o wiele twardsze niż diament. W dzisiejszych czasach trochę trzeba było podwyższyć poprzeczkę, no bo tak wtedy diament to jeszcze był, wiesz, diament to było, diamentowe ostrze, diamentowe wszystko, ale dzisiaj to już, no, są dzisiaj te wszystkie, wiesz. Dzisiaj te pęgliki spiekane i cała reszta, nie? Tak. Które możliwe, że są cały czas twardsze od diamentu, tylko mi się tak skojarzyły. Nie wiem, szczerze mówiąc, z czego są w tej chwili najlepsze wiertła i tak dalej. Tak, i swoją drogą, jeśli chodzi o pierwsze wystąpienie Wolverina, to jest dość zabawna historia, bo tak naprawdę on pojawił się pierwszy raz pojawił się w zeszycie 180 The Incredible Hulk, ale pojawił się na ostatniej stronie na jednym obrazku. I dlatego, no chyba oczywiste, pojawił się tylko na jednym obrazku na ostatniej stronie, więc tego się oficjalnie nie uznaje za jego pierwsze wystąpienie, ale uznaje się kolejny numer, w którym po prostu dopiero miał takie, wiesz, przez cały komiks jakby był w akcji. I to był numer 181. Jeżeli kogoś interesuje pierwszy komiks Wolverina, to tak chamsko zareklamuję siebie. Mam filmik, dosłownie mam serię pierwszy komiks, w której przedstawiam pierwszy komiks różnych postaci. No, a ja serdecznie zachęcam. Link do kanału Tomka, Dymka, Dymo jest w opisie. Pozdrawiam. Dokładnie. A wam życzę miłego wieczoru, trzymajcie się, do zobaczenia, a jeżeli się podobało, to sprawdźcie, czy mnie subskrybujecie i czy subskrybujecie Tomka, bo YouTube jest wredny i czasem cofa ludziom subskrypcję bez ich wiedzy, w związku z tym, jeśli życzycie sobie subskrybować, to sprawdźcie, czy tak rzeczywiście jest, a przy ewentualnym nowym subskrybowaniu koniecznie zaznaczcie dzwoneczek i zaznaczcie, żeby wam przychodziły powiadomienia, to przynajmniej jest szansa, że was YouTube powiadomi. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa pa! Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, miłego wieczoru, dzięki, cześć. Tomek, że się zgodziłeś przyjść. Pozdrawiam ciebie, hej!